jest historia pewnej wiedźmy i maga. Tysiąca czarów, które wywar wspomaga. Zaklęcia moc zaraz zamieni miasto w chaos i zamęt. I już cały świat to... Bus, bus! Czarna magia, dziwna magia w tym wywarze. Bus, bus! Czarną magię, dziwną magię wam pokażę. Bus, bus! Czarna magia, dziwna magia w tym wywarze. Bus, bus! Czarną magię, dziwną magię wam pokażę. To jest historia pewnej wiedźmy i maga. Bus, bus! Czarna magia, dziwna magia w tym wywarze. Bus, bus! Czarną magię, dziwną magię wam pokażę. Dawno, dawno temu. Dawno, dawno temu była sobie mama koza, która miała 7 skaczących małych koźlątek. Mama koza musiała załatwić ważne sprawy, ostrzegła więc swoich 7 koźlątek, by nikomu nie otwierały drzwi. Ale gdy tylko wyszła, ktoś zapukał do drzwi. O, zarazku! Odejdź, ciotuniu! To czas na bajki! Gdzie skończyłem? Ach, tak. Jedno małe koźlątko zapomniało o przestrogach mamy i otworzyło drzwi. W rogu stał wielki, głodny wilk. Ej! Ta historia robi się coraz ciekawsza, prawda, Kiciusiu? Wilk gonił i gonił koźlątka, aż w końcu złapał 6 i połknął je, jedno za drugim. 1, 2, 3, 4. Ale ostatnią 7 małą czekoladkę zostawił dla pięknej księżniczki Tyranii. Ta bajka wcale się tak nie kończy, ty stara wstęciucho! Popsułaś mojemu małemu Maurycemu całe zakończenie! Ty śmieszny starcze! On nie lubi bajek, tylko te czekoladki, które mu dajesz! Właściwie to lubię jedno i drugie. Ta ich kłótnia zakłóca moje trawienie. Myślałem, że jednak dbasz o swoją linię, mój pulchny przyjacielu. Ależ dbam o nią i zobacz, jak pięknie wyglądam z 6 małymi koźlętami w brzuchu. Kocham bajki, które się dobrze kończą. Osobiście nie przepadam za bajkami. My, kruki, pojawiamy się w nich bardzo często i zawsze jako zaczarowane księżniczki. Tak naprawdę nikt nawet nie wie, jakie jesteśmy czarujące, mądre i dowcipne. No tak, wasz gatunek potrzebowałby małego udoskonalenia kruczego wizerunku. Może jakiś doktor mógłby pomóc? Jeśli chcesz wiedzieć, jedyne bajki warte czytania to te o pięknych księżniczkach, takich jak ja. Lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie. Dlaczego to lustro zawsze ze mną tak postępuje? Ciotuniu, nie możesz obwiniać lusterka o to, że ucieka na twój widok. Zresztą wszyscy to robią. Zarazek ma rację, ty zakręcona gaduło. Pan Robalach, witamy w naszym skromnym zamku. Po tak długiej podróży pan musi być głodny. Ma pan ochotę na czekoladowego koziołka? Oto co myślę o waszych czekoladowych kozłach. A oto co myślę o waszych dziecinnych bajkach. Znacie opowiadanie o jeżu i zającu? Zając wyzwał jeża na wyścig. Pewny, że go pokona. Ale przegrał wyścig, bo nie miał rozumu i zrobił z siebie kompletnego głupca. Brzmi znajomo? Doskonale, panie Robalu! Zaraz kupeczysz jak koźlątko. To podsuwa mi pewien pomysł. Bardziej nadajecie się na jedzenie dla wilka, niż na czarodziejów. Rozumiecie? A teraz bierzcie się za porządne zaklęcie i to szybko! Popatrz na te śmieszne uszy! To wszystko przez te twoje głupie bajki!
Moje bajki nie są głupie! Ależ tak! Są stare, bezużyteczne i tylko straszą dzieci tak samo jak ty! Mylisz się, ciotuniu! Te bajki podsunęły mi pomysł na nasz najlepszy urok! Co ty mamroczesz? I dokąd mnie zabierasz? Do laboratorium! I zaraz zobaczysz dlaczego! A ty, kiciusiu, zostań lepiej tutaj! A jak zgłodniejesz, to zjedz sobie kruka! Jakubie, jak myślisz, co tym razem szykują nasi czarodzieje? Niewątpliwie nic dobrego, lepiej chodźmy za nimi. Z kim mam się zbierać? Z zaczarowanym księciem? Aha, w porządku, wywar gotowy. A teraz oświeć mnie, jaki jest twój doskonały pomysł na przeraźliwe zaklęcie. Zamieniam się w słuch. Pomożesz mi to powtórzyć, ciotuniu? Nieważne, ty rogata głowo. Powiedz, jaki masz plan? To proste. Rzucimy na Megalopolis urok, który zmieni mieszkańców miasta w postacie z bajek. I będziemy patrzeć, jak całe miasto zostanie zniszczone przez wielkoludy, ogry i czarownice! Wielkoludy i ogry? Czarownice? O, wspaniały pomysł! Cóż za przerażający pomysł! Szybko, bo nie pozbędziemy się tych śmiesznych uszu! Mocą krzepką i ochoczą, jak podziemnych sąsów mój, niech te części się połączą, jeden wszechpotężny mój. Niechaj głębia czarnej nocy skaże nam coś śliwej mocy. Syk płomieni, krzmot ryk, pocielone złączy nik. Bum, 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 szczerza magia, dzina magia, w tym wywarze. Bajki pełne są tajemnic, wywar chce je teraz zgłębić. Postacie z bajek staną się żywe, za 7 godzin będą prawdziwe. By zaklęcie miało jadu smak, teraz powiedzmy to w smak. Prawdziwe będą godzin 7 za. Żywe się staną bajek postacie zgłębić. Teraz je chce wywar, tajemnic są pełne bajki. Gdy minie 7 godzina, zaklęcie na zawsze się utrzyma! A więc zaklęcie zostało rzucone! Biada całemu Megalopolis! Mówisz, że nie zawsze byłeś żabą? Jestem członkiem rodziny królewskiej. Pocałuj mnie, a zamienię się w przystojnego księcia! Ta scena zawsze mnie wzrusza. Nieważne, ile razy ją oglądam. Jesteś naprawdę księciem? Czy żaba może kłamać? Pocałuj mnie! Pocałuj mnie! Wprawdzie słyszałem o trójwymiarowej animacji, pocałuj, ale to jest po prostu śmieszne! Trzymaj się ode mnie z daleka! Trzymaj się ode mnie z daleka! Pocałuj mnie! Pocałuj! No cóż, ciotuniu, wygląda na to, że nasze zaklęcie to pełny sukces! Pocałuj mnie! Cóż za wstrętny pomysł! Maurycy, mój stary przyjacielu, miałem nadzieję, że zaklęcie się odwróci, ale wygląda na to, że wszystkie bajkowe postacie właśnie ożywają. Tym razem nie spodziewaj się zabawy po bajkowych postaciach. Pospieszmy się lepiej do zoo, do cioci Noe. I co, ciotuniu? Musisz przyznać, że moje zaklęcie się udało? A cóż złego jest w całowaniu żaby? Poczytajmy ciekawsze bajki i zobaczymy, co się stanie. Obawiam się, że nie możemy. Wszystkie bajki wrzuciliśmy do wywaru, pamiętasz? Niektóre z nich na pewno pamiętasz. Wysil swój tępy móżdżek i skup się. Ha, właściwie jedną znam na pamięć. Mama opowiadała mi ją kiedy... Więc do roboty, siostrzeńcze, powiedz ją na głos. No dobrze, posłuchaj. Dawno, dawno temu żył sobie dzielny krawiec. Udało się, zarazku! Wyczarowałeś właśnie prawdziwego krawca. Naprawdę? Udało się, tak? O,
O, jaki jesteś milutki! Wydaje mi się, że mógłbyś uszyć mi mnóstwo pięknych strojów. Poczekaj, to nie koniec bajki. Ten krawiec miał jednorożca, dzikiego knura i dwa wielkoludy. Witamy, witamy wysokich i przystojnych. Zarazku, wszystko jest na dobrej drodze. Lepiej zacznij szycie. Będę potrzebowała zgrabnych sukien, aby oczarować moich nowych znajomych. Co się tu dzieje? Dom Kelly i Kipa wygląda jak z bajki. Bo został przemieniony w domek z piernika. To się nazywa smaczne ulepszanie domu. Mniam. Ulepszanie? Na moje piórka. Przecież to jest domek Baby Jagi z bajki o Jasiu i Małgosi. A kto to jest Jaś i Małgosia? To dwoje miłych, przyjaznych dzieci, brat i siostra. Prawie jak nasz Kibi Kelly. Zostaw nas, ty wstrętna Babo Jago! Tak, uciekaj! Kibi Kelly musieli czytać bajki. Chodźcie, dzieci. Pokażę wam mój śliczny piecyk. O nie! Zgodnie z bajką będzie chciała wrzucić je do pieca. Wypuść nas stąd! Możecie już przestać uciekać, moje dzieciaczki. Nigdy stąd nie uciekniecie. O, biedne dzieci są w pułapce. Zamknięte. Nie martw się, znam lepszy sposób, żeby się tam dostać. Pospiesz się, przez tę dziurę. Jestem tuż za tobą, Jasiu. Zdrowy apetyt czasami się przydaje. To nie czas na odwiedziny Maurycy, tam jest Baba Jaga. Wracajcie tu, wy małe smakowite kąski. Mam tu dla was wspaniały lukier. Pośpiesz się, Maurycy, nie marnujmy czasu. Ale czy nie powinniśmy pomóc dzieciom? Zgodnie z bajką, dzieci przechytrzyły Babę Jagę na jakiś czas, ale najskuteczniej pomożemy im, cofając zaklęcie. I zostało nam już tylko 5 godzin, aby to zrobić. Uważaj, czerwony kapturku! Za tobą jest wilk w ubraniu babci! Maurycy, szybko! Chodźmy! Przepraszam? To niesamowite, jak ubie całe miasto stało się jedną wielką bajką! Ciociu Noe, czarodzieje zmienili całe miasto! Cii, nie widzicie, że słuchamy tych znakomitych muzyków? Te koty potrafią pięknie zawodzić. Wszystkie bajkowe postaci zostały przywrócone do życia i... Bajkowe postaci? Z jakich bajek? Uważasz, że to normalne? Nawet twoi muzycy wyglądają jak z bajki. Więc to dlatego dzisiaj w zoo było tyle elfów i troli? Nie wspominając o tych żabach, które domagały się całusów. I te natrętne ogry. Ciociu Noe, musisz nam pomóc. Potrzebujemy zagadkę, aby odwrócić ten fatalny urok. Naprawdę? Jaka to szkoda pozbywać się tych milutkich kotów. A ja naprawdę lubię bajki, ale... no cóż... Nie możemy mieć aż tylu troli i ogrów biegających po całym mieście, prawda? Zobaczymy. Coś sobie przypominam. Jak to było? Już pamiętam. Wśród starej książki kart szukajcie maga, co domu wart. W kotka i myszkę zagrajcie, czarodziej w bajce się znajdzie.
a wówczas zaklęcie odejdzie. Maurycy, musimy poszukać wśród kart starej książki. Lepiej chodźmy do biblioteki. Ale jakiej książki szukamy? To jasne, książki o czarodzieju. Czarodziej z Wall Street, czarodzieje i smoki, bilardowi czarodzieje. Mnóstwo książek o czarodziejach i każdy sprawdzony przez Zarazka. I żadna książka nie powróciła z wyjątkiem czarodzieja z Oz. Maurycy, może to właśnie ta książka? Musimy sprawdzić. Jakub, popatrz, moja ulubiona bajka. Dawno, dawno temu żył... A słuchaj, Maurycy, to nie czas na czytanie bajki. Bajki? Nic nie mów! Nie mów nic! Nie mów czego? Trzymałeś linki? Za późno! Zobacz, co narobiłeś! Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy. I był wilk okropnie zły, bardzo zły, hej, bardzo zły. Ła, dobrze, że nie powiedziałem nic o tym wilku, że pewnego razu był sobie zły wilk i... Zaraz dmuchnę i zdmuchnę tę waszą bibliotekę! Przepraszam, Jakubie, ależ to zaklęcie jest podstępne. Teraz to chyba moja wina. Tutaj nie znajdziemy już żadnych książek. Nie trzeba przepraszać, mój przyjacielu. O, tu jest czarodziej z Oz. Znalazłeś to, czego szukaliśmy. Tu jest fragment, który potrzebujemy. I weszli do zamku Emerald, aby odnaleźć czarodzieja z Oz. To śmie mi przeszkadzać. Nie, to był on. Proszę wybaczyć, panie czarodzieju, ale potrzebujemy pańskiej pomocy, aby odwrócić pewne nikczemne zaklęcie. Jestem najpotężniejszym czarodziejem, wiem wszystko i wszystko widzę, a wy tylko zmarnowaliście czas. Zmarnowaliśmy? Jak to? Odnaleźliście nie tego czarodzieja. Maga, co domu wart, znajdźcie, w kotka i myszkę zagrajcie. Oczywiście, jak mogłem być taki głupi? Musimy wrócić do magicznego zamku, ten czarodziej to Zarazek albo tyrania. Przepraszamy, że panu przeszkodziliśmy, panie czarodzieju. Dzięki za wskazówkę. Do widzenia. Miejmy nadzieję, że jednak nigdy. Chodź już, Maurycy. Ten wielki, zły wilk naprawdę ciężko sapie i dyszy. Tak, jest w kiepskiej kondycji, powinien zapisać się na siłownię. Szybciej, Jakubie, szybciej! Musimy zatrzymać zaklęcie, bo jaka Tak wiem, lecę tak szybko, jak tylko te stare skrzydła potrafią. Ale nawet gdy znajdziemy Zarazka, on będzie musiał się znaleźć w bajce. A gdzie znajdziemy książkę z bajkami? Zarazek wrzucił wszystkie do wywaru. Tak wiem, ale poczekaj, nie wszystkie. Jest jedna, którą przegapił. Pamiętasz tę, którą czytał ci dziś rano? Tę o czekoladowych koziołkach? Pewnie, że tak. Jest w sypialni Zarazka! Maurycy, pośpieszmy się! Maurycy, chodź! Przestań! Jesteś spokojną, kochającą istotą, pamiętasz? Przestań mnie bandażować, ty krawcu! Lepiej zabandażuj ten przeklęty ruch! Jest ostry! Jest tam! Ale skąd będziemy wiedzieli, którą bajkę przeczytać? Zostało już tylko kilka minut. O kocie w butach, Maurycy, o kocie w butach. O, jest tutaj. Lepiej się pośpieszę. Dawno, dawno temu żył sobie bardzo odważny kot, znany jako kot w butach. Miał piórko w kapeluszu i parę czerwonych butów. Podoba mi się ten strój.
To była piękna okolica, za wyjątkiem zamku złego czarodzieja. Kot w butach zdecydował, że przechytrzy czarodzieja i wygna go z królestwa raz na zawsze. Mówią, że jesteś potężnym czarodziejem i że potrafisz się zmienić w największe zwierzę. Oczywiście. Proste jak bułka z masłem. Rzeczy samej, bardzo imponujące. Ale powiedz mi, wielki czarodzieju, czy potrafisz zamienić się w najmniejsze zwierzę? Na przykład w mysz? Też mi coś. Tylko pstryknę palcami. Popatrz. Mam cię teraz. I to w samą porę. Zarazku! Co zrobiłeś z moimi potężnymi adoratorami? Dobra robota, kocie. Maurycy, udało się! Zarazku, ty paskudo! Twoje zaklęcie zawiodło i mam teraz złamane serce! I mnóstwo połamanych mebli! Dosyć! Oboje jesteście do niczego. Widzę, że jedyną osobą, która potrafi tutaj rzucać przyzwoity bajkowy urok, jestem ja. Niech królik i jeż rozpoczną swój bieg. Wygrywam! Akurat to ja wygrywam! Może w czasie, gdy nasi czarodzieje są zajęci bieganiem, przeczytasz mi bajkę o kocie w butach od początku, powoli. Nie cierpię, gdy ktoś opowiada bajki zbyt szybko. Bardzo chętnie, mój Maurycy. Dawno, dawno temu żył sobie bardzo odważny kot, znany jako kot w butach. Uwielbiam tę historię. Dwoje najlepszych spośród trzech, co, jeżu? Masz rację, zajączku. Nosił piórko w kapeluszu i miał najwspanialszą parę czerwonych butów w okolicy. Tekst polski Patrycja Przybysz. W polskiej wersji wystąpili Krystyna Wiśniewska, Grzegorz Przybył, Wiesław Sławik, Mirosław Najnert, Wisława Świątek, Anita Sajnuk, Ireneusz Załóg. Udźwiękowienie Suprafilm. Opracowanie IZ Tekst Katowice. Mamy po bajkowych postaciach. Pospieszmy się lepiej do zoo, do cioci Noe. I co, ciotuniu? Musisz przyznać, że moje zaklęcie się udało? A cóż złego jest w całowaniu żaby? Poczytajmy ciekawsze bajki i zobaczymy, co się stanie. Obawiam się, że nie możemy. Wszystkie bajki wrzuciliśmy do wywaru, pamiętasz? Niektóre z nich na pewno pamiętasz. Wysil swój tępy móżdżek i skup się. Ha, właściwie jedną znam na pamięć. Mama opowiadała mi ją kiedy... Więc do roboty, siostrzeńcze, powiedz ją na głos. No dobrze, posłuchaj. Dawno, dawno temu żył sobie dzielny krawiec. Udało się, zarazku! Wyczarowałeś właśnie prawdziwego krawca. Naprawdę? Udało się, tak? O, jaki jesteś milutki! Wydaje mi się, że mógłbyś użyć mi mnóstwo pięknych strojów. Poczekaj, to nie koniec bajki. Ten krawiec miał jednorożca, dzikiego knura i dwa wielkoludy. Witamy, witamy wysokich i przystojnych. Zarazku, wszystko jest na dobrej drodze. Lepiej zacznij szycie. Będę potrzebowała zgrabnych sukien, aby oczarować moich nowych znajomych. Co się tu dzieje? Dom Kelly i Kipa wygląda jak z bajki. Bo został przemieniony w domek z piernika. To się nazywa smaczne ulepszanie domu. Mniam. Ulepszanie? Na moje piórka. Przecież to jest domek Baby Jagi z bajki o Jasiu i Małgosi. A kto to jest Jaś i Małgosia? To dwoje miłych, przyjaznych dzieci, brat i siostra. Prawie jak nasz Kibi Kelly. Zostaw nas, ty wstrętna Babo Jago! Tak, uciekaj!
Hibikeli musieli czytać bajki. Chodźcie, dzieci. Pokażę wam mój śliczny piecyk. O nie. Zgodnie z bajką będzie chciała wrzucić je do pieca. Wypuść nas stąd. Możecie już przestać uciekać, moje dzieciaczki. Nigdy stąd nie uciekniecie. O, biedne dzieci są w pułapce. Zamknięte. Nie martw się, znam lepszy sposób, żeby się tam dostać. Trzej czerwony kapturku! Za tobą jest wilk w ubraniu babci! Maurycy, szybko! Chodźmy! Przepraszam? To niesamowite, Jakubie! Całe miasto stało się jedną wielką bajką! Ciociu Noe, czarodzieje zmienili całe miasto. Nie widzicie, że słuchamy tych znakomitych muzyków? Te koty potrafią pięknie zawodzić. Wszystkie bajkowe postaci zostały przywrócone do życia i... Bajkowe postaci? Z jakich bajek? Uważasz, że to normalne? Nawet twoi muzycy wyglądają jak z bajki. Więc to dlatego dzisiaj w zoo było tyle elfów i troli? Nie wspominając o tych żabach, które domagały się całusów. I te natrętne ogry. Ciociu Noe, musisz nam pomóc. Potrzebujemy zagadkę, aby odwrócić ten fatalny urok. Naprawdę? Jaka to szkoda pozbywać się tych milutkich kotów. A ja naprawdę lubię bajki, ale... no cóż, nie możemy mieć aż tylu troli i ogrów biegających po całym mieście, prawda? Zobaczymy. Coś sobie przypominam. Jak to było? Już pamiętam. Wśród starej książki kart szukajcie maga, co domu wart. W kotka i myszkę zagrajcie, czarodziej w bajce się znajdzie, a wówczas zaklęcie odejdzie. Maurycy, musimy poszukać wśród kart starej książki. Lepiej chodźmy do biblioteki. Ale jakiej książki szukamy? To jasne, książki o czarodzieju. Czarodziej z Wall Street, czarodzieje i smoki, bilardowi czarodzieje. Mnóstwo książek o czarodziejach. I każdy sprawdzony przez zarazka. I żadna książka nie powróciła z wyjątkiem... Czarodzieja z Oz! Maurycy, może to właśnie ta książka? Musimy sprawdzić! Jakub, popatrz! Moja ulubiona bajka! Dawno, dawno temu żył... A słuchaj, Maurycy, to nie czas na czytanie bajki! Bajki? Nic nie mów! Nie mów nic! Nie mów czego? Trzymałeś linki? Za późno! Zobacz, co narobiłeś! Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy. I był wilk okropnie zły, bardzo zły. Trzy, świnki trzy, świnki trzy. I był wilk okropnie zły, bardzo zły. Hej, bardzo zły. Ła, dobrze, że nie powiedziałem nic o tym wilku, że pewnego razu był sobie zły wilk i... Zaraz dmuchnę i zdmuchnę tę waszą bibliotekę! Jakubie, ależ to zaklęcie jest podstępne. Teraz to chyba moja wina. Tutaj nie znajdziemy już żadnych książek. Nie trzeba przepraszać, mój przyjacielu. O, tu jest czarodziej z Oz. Znalazłeś to, czego szukaliśmy.
Tu jest fragment, który potrzebujemy. I weszli do zamku Emerald, aby odnaleźć czarodzieja z Oz. To śmie mi przeszkadzać. Nie ja, to był on. Proszę wybaczyć, panie czarodzieju, ale potrzebujemy pańskiej pomocy, aby odwrócić pewne nikczemne zaklęcie. Jestem najpotężniejszym czarodziejem, wiem wszystko i wszystko widzę, a wy tylko zmarnowaliście czas. Zmarnowaliśmy? Jak to? Odnaleźliście nie tego czarodzieja. Maga, co domu wart, znajdźcie, w kotka i myszkę zagrajcie. Oczywiście, jak mogłem być taki głupi? Musimy wrócić do magicznego zamku, ten czarodziej to zarazek albo tyrania. Przepraszamy, że panu przeszkodziliśmy, panie czarodzieju. Dzięki za wskazówkę. Do widzenia. Miejmy nadzieję, że jednak nigdy. Chodź już, Maurycy. Ten wielki, zły wilk naprawdę ciężko sapie i dyszy. Tak, jest w kiepskiej kondycji, powinien zapisać się na siłownię. Szybciej, Jakubie, szybciej! Musimy zatrzymać zaklęcie, bo jaka Tak wiem, lecę tak szybko, jak tylko te stare skrzydła potrafią. Ale nawet gdy znajdziemy zarazka, on będzie musiał się znaleźć w bajce. A gdzie znajdziemy książkę z bajkami? Zarazek wrzucił wszystkie do wywaru. Tak wiem, ale poczekaj, nie wszystkie. Jest po lodowych kozłach. A oto co myślę o waszych dziecinnych bajkach. Znacie opowiadanie o jeżu i zającu? Zając wyzwał jeża na wyścig. Pewny, że go pokona. Ale przegrał wyścig, bo nie miał rozumu i zrobił z siebie kompletnego głupca. Brzmi znajomo? Doskonale, panie Rowalu! Zaraz kubeczysz jak koźlątko. To podsuwa mi pewien pomysł. Bardziej nadajecie się na jedzenie dla wilka niż na czarodziejów. Rozumiecie? A teraz bierzcie się za porządne zaklęcie i to szybko! Popatrz na te śmieszne uszy! To wszystko przez te twoje głupie bajki! Moje bajki nie są głupie! Ależ tak! Są stare, bezużyteczne i tylko straszą dzieci tak samo jak ty! Mylisz się, ciotoniu! Te bajki podsunęły mi pomysł na nasz najlepszy urok! Co ty namroczysz? I dokąd mnie zabierasz? Do laboratorium! I zaraz zobaczysz dlaczego! A ty, Kiciusiu, zostań lepiej tutaj! A jak zgłodniejesz, to zjedz sobie kruka! Jakubie, jak myślisz, co tym razem szykują nasi czarodzieje? Niewątpliwie nic dobrego, lepiej chodźmy za nimi! Z kim mam się zbierać? Z zaczarowanym księciem? W porządku, wywar gotowy. A teraz oświeć mnie, jaki jest twój doskonały pomysł na przeraźliwe zaklęcie. Zamieniam się w słuch. Pomożesz mi to powtórzyć, ciotuniu? Nieważne, ty rogata głowo. Powiedz, jaki masz plan? To proste. Rzucimy na Megalopolis urok, który zmieni mieszkańców miasta w postacie z bajek. I będziemy patrzeć, jak całe miasto zostanie zniszczone przez wielkoludy, ogry i czarownice. Wielkoludy i ogry? Czarownice? O, wspaniały pomysł! Cóż za przerażający pomysł! Szybko, bo nie pozbędziemy się tych śmiesznych uszu! Mocą krzepką i ochoczą, jak podziemnych sosów mój, niech te części się połączą, jeden wszechpotężny mój! Niechaj głębia czarnej nocy wskaże nam coś śliwiej mocy! Syk płomieni, krzmotu ryk!
Ciociu Noe, czarodzieje zmienili całe miasto. Nie widzicie, że słuchamy tych znakomitych muzyków? Te koty potrafią pięknie zawodzić. Wszystkie bajkowe postaci zostały przywrócone do życia i... Bajkowe postaci? Z jakich bajek? Uważasz, że to normalne? Nawet twoi muzycy wyglądają jak z bajki. Więc to dlatego dzisiaj w zoo było tyle elfów i troli? Nie wspominając o tych żabach, które domagały się całusów. I te natrętne ogry. Ciociu Noe, musisz nam pomóc. Potrzebujemy zagadkę, aby odwrócić ten fatalny urok. Naprawdę? Jaka to szkoda pozbywać się tych milutkich kotów. A ja naprawdę lubię bajki, ale... no cóż... Nie możemy mieć aż tylu troli i ogrów biegających po całym mieście, prawda? Zobaczymy. Coś sobie przypominam. Jak to było? Już pamiętam. Wśród starej książki kart szukajcie maga, co domu wart. W kotka i myszkę zagrajcie, czarodziej w bajce się znajdzie. A wówczas zaklęcie odejdzie. Maurycy, musimy poszukać wśród kart starej książki. Lepiej chodźmy do biblioteki. Ale jakiej książki szukamy? To jasne, książki o czarodzieju. Czarodziej z Wall Street, czarodzieje i smoki, bilardowi czarodzieje. Mnóstwo książek o czarodziejach i każdy sprawdzony przez Zarazka. I żadna książka nie powróciła z wyjątkiem czarodzieja z Oz. Maurycy, może to właśnie ta książka? Musimy sprawdzić. Jakub, popatrz! Moja ulubiona bajka. Dawno, dawno temu żył... A słuchaj, Maurycy, to nie czas na czytanie bajki. Bajki? Nic nie mów! Nie mów nic! Nie mów czego? Trzymałeś linki? Za późno! Zobacz, co narobiłeś! Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy. I był wilk okropnie zły, bardzo zły, hej, bardzo zły. Ła, dobrze, że nie powiedziałem nic o tym wilku, że pewnego razu był sobie zły wilk i... Zaraz dmuchnę i zdmuchnę tę waszą bibliotekę!